Znowu przyjdzie mi nasze krótkie sny. Ryszard Świdut, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych Darwiantarza. Organizujemy co roku jakieś imprezy dla osób niepełnosprawnych na terenie plaży. W ubiegłych latach organizowaliśmy zabawy takie dla osób niepełnosprawnych, zapraszając warsztaty z terenu powiatu nowodworskiego. W tym roku postanowiliśmy zorganizować imprezę większą pod nazwą Pierwsze Mistrzostwa w Poławianiu Bursztynu Osób Niepełnosprawnych. Zaprosiliśmy warsztaty z terenu powiatu nowodworskiego i z powiatów sąsiednich. Uczestniczyło w nich 8 warsztatów. Była to impreza pierwsza. Doszliśmy do wniosku, że impreza się uda. Jeżeli będzie wszystko w porządku, to będziemy organizować następne imprezy dla tych. Jest to zajęcie dla osób niepełnosprawnych. Co roku inne warsztaty też nas zapraszają, organizują inne imprezy i chcemy dać radość tym osobom niepełnosprawnym, żeby się mogły cieszyć ze swojej działalności w warsztatach terapii zajęciowej. Chciałem tutaj powiedzieć, że staramy się co roku jakąś imprezę zorganizować. W każdym bądź razie warsztaty są za to wdzięczne i zadowolone, bo osoby niepełnosprawne mają zajęcia. Oprócz zajęć, jakie wykonują na warsztatach, to co roku oprócz imprez organizujemy im wycieczki, wyjazdy różne, imprezy świąteczne, także co roku mają jakieś zajęcia zorganizowane. Na czym polegały te eliminacje, te konkurencje dzisiaj, które tutaj były? Jeżeli chodzi o zajęcie, o eliminację do mistrzostw, do pierwszych mistrzostw tutaj Poławiania Bursztynu dla osób niepełnosprawnych, była to pierwsza organizacja, czyli zorganizowaliśmy 3 konkursy. Pierwszy konkurs było 8 stanowisk dla 8 warsztatów terapii zajęciowej. Był konkurs dla indywidualnych osób, czyli po jednej osobie wystawionej z każdego warsztatu. Następnie druga konkurencja to był dla 8 zespołów z każdego warsztatu 3-osobowego. I trzecia konkurencja w Poławianiu Bursztynu to była dla z instruktorów terapii zajęciowej po jednej osobie. W każdym razie oprócz tego były imprezy towarzyszące, czyli wystawa produktów wytwarzanych przez warsztaty terapii zajęciowej i taki piknik ogólny, zabawa dla niepełnosprawnych. Jest oczywiście też muzyka, są kiełbaski. Jest przy tym, jak mówię, jest piknik zorganizowany przy zespole muzycznym, są kiełbaski, jest poczęstunek, ciasto, napoje, w każdym razie wszyscy są zadowoleni. I wszystko wskazuje na to, że impreza się udała i możemy się spodziewać drugich mistrzostw w przyszłym roku. W każdym bądź razie z opinii uczestników wynika, że możemy taką imprezę organizować w przyszłych latach.
tvregionalna24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja24.pl. To my tu kręcimy.